Witam Was raz jeszcze bardzo serdecznie w naszym spotkaniu. Dla tych, którzy dołączyli, nazywam się Adriana Tomczak, reprezentuję firmę Unity Polska i mam ogromną przyjemność dzisiaj przywitać naszą gościnę, która przyjęła nasze zaproszenie, a nazywa się Beata Kiewisz. Beatko, dzień dobry, bardzo dziękuję. Witaj kochana, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za tą możliwość. Ja kiedy wczoraj jechałam samochodem i mówiłam, że nie mogę, nie zdążę, miałaś sobie tyle spokoju, tyle, wiesz, ten spokój jakby przeszedł na mnie też, bo ja się strasznie denerwowałam. Jestem Ci dzisiaj ogromnie wdzięczna, w ogóle wczoraj też byłam wdzięczna i zawsze będę Ci wdzięczna za takie przyjęcie i wlanie mi we mnie tego spokoju, bo to jest też ważne, żebyśmy uczyli się, otaczali się ludźmi, którzy dają nam takie poczucie, że jesteśmy zaopiekowani, że jesteśmy w tej swojej sytuacji ok. Ty jesteś trenerką rozwoju osobistego, energoterapeutką i też dla mnóstwa osób mentorką. Pomagasz nawiązywać dobre relacje ze sobą samym, ze sobą samą. Kochaniu siebie uczysz, kochania, cieszenia się obfitością w każdej dziedzinie życia. Ja tu się posiłkuję zapiskami, żeby nic mi nie umknęło. Uczysz zdrowego podejścia do pieniędzy, opartego na szacunku i miłości oraz energetycznych praw obfitości. Od 20 lat pracujesz w biznesie, od stanowisk asystenckich po wysokie stanowiska menedżerskie. Pracowałaś, tak. Odkryłaś, że pieniądze nie są furtką, a jednym z filarów dobrobytu, a ich przepływ zależy od mentalności, energii osób, które nimi obracają. Jesteś pomysłodawczynią, organizatorką pierwszej w Polsce kampanii społecznej Praca, lubię to, zachęcającej ludzi do pracy z pasją. Obecnie dzielisz się swoim doświadczeniem, pomagając w procesie stworzenia dla siebie pracy z pasji serca, dostatku, dobrej relacji z pieniędzmi. Pracujesz energetycznie, wykorzystując metody oparte na polu serca i technikach kwantowych. Być może już niektórzy z Was kiwają głową, bo wiedzą, o co chodzi. Zwarci, widzę, gotowi, cieszę się, Agnieszka. Ukończyłaś kursy metody dwupunktowej i synchronizacji kwantowej, studiowałaś kosmoenergetykę, no proszę, nie znałam, i posiadasz inicjację oraz certyfikat pracy metodą Soul Body Fusion. Ukończyłaś szkołę uzdrawiania karmicznego i wciąż poszerzasz swoją wiedzę, prowadzisz kursy, warsztaty, mentoring, indywidualne w ramach autorskiego projektu edukacyjnego program Bogactwo Życia, a teraz mieszkasz, przyprowadziłaś się z Poznania do Gdańska na to ukochane morze i tam gdzieś najczęściej można cię spotkać i tam też zapraszasz kobiety na spotkania z tobą, żeby celebrowały tą swoją bogactwo, kobiecość. Czy coś pominęłam, czy coś... Nie, kochana, tak to pięknie powiedziałaś, że jakoś tak zaczynam nawet szacunek czuć do tego, że to taka, wiesz, persona. No, ale to prawda. Dzięki za przedstawienie, za zaproszenie, dzięki za tę możliwość. No, to jest temat, słuchaj, to poczucie własnej wartości, no niech pierwszy rzuci kamień, kto nie ma z tym nie wyzwania. To jest, ja mam poczucie, że to jest tak coś takiego jak wirus opryszczki, że każdy z nas go ma, kurczę, tylko czasami zaleczonego, podleczonego, ale to jest coś, tak jak ładnie powiedziałeś, czym się trzeba po prostu, czy warto może opiekować do końca życia, sprawdzać, na czym my je budujemy. I to jest tak szalenie ważne, bo to przenika każdą sferę życia. Nie? Zobacz, że od pracy, co jest takie ewidentne często, nie? Czy my mamy to poczucie swojej wartości, po relacje międzyludzkie, w sensie takim, kogo uznajemy za równorzędnego takiego partnera, do kogo, że tak powiem, no jesteśmy w stanie uznać, że ten ktoś na nas spojrzy, czy wydamy się mu atrakcyjnym. Po właściwie wszystko, relacje, już nie mówiąc o takim fundamentalnej rzeczy jak samopoczucie, nie? Jak czucie się samemu ze sobą wtedy, kiedy nikt nie widzi. I to jest coś, co odkryłam, że nawet w tym nurcie psychologicznym, nawet w książkach, w wielu różnych źródłach, kiedy sama starałam się sobie pomóc moim poczuciem własnej wartości, że tam jest dużo no, takiego zamieszania, że bardzo często poczucie własnej wartości jest traktowane jako synonim z samooceną, z wiarą w siebie, z pewnością siebie i że to jest tak
zamiennie stosowana i tak, wiesz, że nie do końca wiadomo, o co chodzi. I dopiero, powiem ci, nie przyszło to do mnie z żadnej ani książki, ani z żadnego kursu, mimo że też ich sporo robiłam, żeby sobie sami pomóc, tylko przyszło to do mnie chyba w takiej formie no, odkrycia, jakiegoś takiego wewnętrznego, nazwijmy to może szumnie, olśnienia, że odkryłam, że poczucie własnej wartości to jest taka nasza urodzeniowa godność i że to jest połączenie ze źródłem miłości w nas i poprzez nas. I że tego nie idzie nam odebrać. Nie idzie odebrać nam tej wartości. My nie możemy jej stracić. My możemy stracić poczucie tej naszej wartości, ale nie możemy stracić wartości. Natomiast większość z nas buduje to nasze poczucie własnej wartości na niewłaściwych zupełnie fundamentach i stąd mamy szereg problemów w życiu. Natomiast no, zanim sobie zaczniemy na temat mówić, ja mam taką skłonność do monologów. Jakbym za bardzo robiła monolog do takich długich wypowiedzi, to mi kochana przerywaj i rozmawiajmy, bo to jest dla mnie cenne bardzo. Natomiast pomyślałam sobie, jeżeli jeszcze jestem przy głosie, żebyśmy zaczęli, nie wiem ile jest osób, bo nie widzę komentarzy, ale żebyśmy zaczęli od takiego ćwiczenia, od doświadczenia. Żeby nie przez umysł, nie przez gadanie, nie przez, wiesz, takie no, intelektualizowanie, tylko żebyśmy to po prostu poczuli, czym to poczucie własnej wartości jest. Co ty na to? Jak czujesz? Ja uwielbiam ćwiczenia. Tak? Jest nas 126 osób w tej chwili. Kochani, jeżeli, tak. Nie wiem, czy zauważyliście, na pewno zauważyliście, że Beaty słucha się po prostu jak muzyki. Ma przepiękny głos, taki miękki, taki spokojny. Więc udostępnijcie ten live. Udostępnijcie u siebie, być może na jakiejś grupie. Mam przeczucie, że gdzieś jest ktoś, kto na ten głos właśnie czeka. Dobrze? A ja tutaj oddaję już Tobie głos. Oczywiście jak najbardziej lecimy z ćwiczeniami. Dzięki wielkie, kochana. Historia głosu też jest niezłą historią, ponieważ on mi się zmienił, wyobraźcie sobie, jednej nocy, najbardziej tragicznej nocy mojego życia, na szpitalnym korytarzu, w takim najbardziej chyba dramatycznym, najtrudniejszym momencie mojego życia, kiedy po prostu rozpadłam się na miliony, wszystko czym byłam, wszystko w co wierzyłam, wszystko co zbudowałam, rozpadło się jakby ktoś uderzył taką wazę i zbił. Wcale nie miałam zamiaru o tym mówić. Mam tutaj bardzo ładnie przygotowane notatki, cały koncept, konspekt. Przygotowałam się dobrze, ale po prostu prowadzi źródło, więc widać, tak ma być. No więc ten moment na tym szpitalnym korytarzu blisko 10 lat temu to był moment, w którym no, jakby przestałam istnieć. W jakimś sensie przestałam istnieć. I to, co było wtedy najmocniejsze tym doświadczeniem, to, że kiedy ja się rozpadłam, ciężko to inaczej ująć niż tylko tak jakby ktoś przyszedł i zbił wazę na miliardy kawałków i się okazało, że pod spodem jest czysta miłość, że jest taki spokój i taka miłość, że ja od lat powtarzam to samo, bo nie znajduję innych słów, że to jest taka miłość gęsta jak tort śmietankowy. I to jest chyba jedyne słowo, jakie jest jeszcze w miarę adekwatne, to jest słowo łaska. To jest łaska takiego totalnego poczucia, tej przeogromnej miłości, którą my jesteśmy, a z którą przychodzimy tu na ten świat, a o której zapominamy. Wzruszam się, bo to było niezwykle mocne doświadczenie, całość, która się tam zadziewała. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to są bardzo, jak się domyślacie, intymne i trudne doświadczenie, nie chcę ich przywoływać. Niemniej naprawdę ten głos wtedy zmienił mi się, a wielokrotnie słyszałam, również od moich mentorek, od prowadzącej krąg kobiet, w którym przez wiele lat byłam, że Beatka, powiedz coś z brzucha, powiedz coś z głębi, coś strzeli, bo ja miałam głos grzecznej dziewczynki, tutaj dokładnie stąd, z gardła, nawet nie potrafię go za bardzo teraz przywołać. Taki głos, no wiecie, jak nas nauczono, nie? Żeby być grzeczną, miłą, nie sprawiać kłopotu, nie za głośno też mówić. Więc potem się śmiałam, że jak no, pękło wszystko i wszystko się rozbiło i pudło jest puste, pudło rezonansowe jest puste, no to może ten głos po prostu być takim
czysty. Więc wszystko, co ja tak naprawdę staram się robić w mojej, szumnie mówiąc, pracy czy w mojej działalności, to staram się być w czystym przepływie miłości źródła. Bo wtedy, no po prostu to nie ja to robię, to przeze mnie jest to robione. To niejako trochę zwalnia z odpowiedzialności, w znaczeniu takim, że ja przestaję się tak, przygotowuję się, wiadomo, do wszystkiego, ale przestaję tak bardzo mocno trzymać to, że to idzie ze mnie, że to idzie z mojego intelektu, z mojej wiedzy, z moich doświadczeń i tak dalej. Po prostu się stawiam i trzeba, i jedyne co wiem, to, że mam być no, jakby dobrze nastrojona na przepływ. I to źródło to robi. No, dużo mam historii, które fajnie to obrazują, ale wracając do tematu poczucia własnej wartości, to wejdźmy w to doświadczenie. O, zapraszam Was, kochane, kochani, do doświadczenia. Jeżeli tylko możesz, nie prowadzisz samochodu, samolotu czy dziecka w wózku, to zamknij na chwilę oczy. Ciebie też zapraszam. Zamknij na chwilę oczy i zrób kilka oddechów, żeby tak skontaktować się ze swoim ciałem. Ja też zamykam oczy. I rozluźnij się, bo za bardzo często my jesteśmy spięci. Nie tylko pewnie my, które tutaj siadamy przed Wami, ale w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, jak jesteśmy w dużym napięciu. Rozluźnij się, pooddychaj. Zauważ swój oddech. Nie oceniaj. Sprawdź, gdzie w ciele możesz rozluźnić napięcie, gdzie możesz puścić, może barki, może ramiona. To jest takie kilkuminutowe ćwiczenie. Jak poczujesz takie większe rozluźnienie, kiedy ciało stanie się bardziej miękkie, to wtedy też łatwiej przychodzi no właśnie połączenie ze źródłem, z miłością. I przez cały czas tego ćwiczenia, jak możesz, to nie otwieraj oczu. Ono jest takie dwuetapowe, to ćwiczenie. Więc teraz, takiej szczerości ze sobą, absolutnej szczerości, bo przecież o to tutaj chodzi, żebyśmy coś zobaczyły w szczerości, określ, jaką masz wartość od 0 do 10. Jaka ci przychodzi? Najczęściej ta pierwsza liczba, która nam się gdzieś tam pojawia w umyśle, ona jest właściwa. Potem staramy się ją może jakoś albo podnosić, albo obniżać, weryfikować. Ale zaufaj, że ta, która przyszła, jest ok. Nawet jeżeli znasz to ćwiczenie, to jeżeli jesteś w stanie, to tak spróbuj je zrobić. Jaką masz wartość od 0 do 10? I zapamiętaj tę liczbę. Ok? I teraz druga część tego ćwiczenia. Wyobraź sobie, że na ścianie wisi kalendarz. I na tym kalendarzu, jak spoglądasz teraz, jest dokładnie data Twojego urodzenia. Ten rok, ten miesiąc, ten dzień. I wyobraź sobie, poczuj, że Ty dorosła, Ty dorosły, udajesz się w taką magiczną podróż do tego miejsca i tego czasu, w którym przyszedłeś na świat. I naprawdę tam pójdź. Pójdź może do szpitala albo do domu, gdzie się urodziłeś. Daj sobie chwilę, żeby naprawdę tam się znaleźć. Może wejść na ten oddział noworodków, jeżeli to był szpital. Pamiętaj, że jesteś niezauważona, niezauważony, bo robisz to w tak zwanym polu serca, więc nikt cię nie widzi, przejdź. I jeżeli jesteś w szpitalu, to znajdź się przed taką oszkloną ścianą, za którą zobaczysz mnóstwo dzieci leżących w maleńkich plastikowych łóżeczkach. Wejdź na ten oddział i znajdź łóżeczko, w którym leży mała istota, mała dziewczynka, mały chłopiec. Zobacz, że jest tam taka plakietka z imieniem, nazwiskiem, jakie wtedy nosiłaś. Nosiłaś nazwiskiem Twojej mamy, datą urodzenia. Upewnij się, że to na pewno w tym łóżeczku, że to Ty. I teraz patrząc na to maleńkie dziecko, na tą małą dziewczynkę, która jest Tobą, na tego małego chłopca, określ jego wartość, jej wartość od 0 do 10. Jaką wartość ma to dziecko? Daj sobie chwilkę, żeby naprawdę się tam
stawić, żeby poczuć, że jesteś tam. Możesz wziąć to dzieciątko maleńkie na ręce, zobacz, czy ono śpi, czy ma otwarte oczy, patrzy na ciebie. I określ wartość tego dziecka. I też zapamiętaj tę liczbę. I patrząc na to maleństwo, no zobacz, jakie jest kruche, jakie delikatne. Jakie ma maleńkie paluszki, maleńką buzię, może nawet mniejszą niż twoja pięść. Jakie jest lekkie w twoich ramionach. Poczuj, że to naprawdę jesteś ty. I że magicznym sposobem, który naukowcy odkryją może za kilkadziesiąt lat, naprawdę odbywasz tę podróż w czasie, że to nie jest wyobraźnia, tylko realne doświadczenie. Więc powiedz temu małemu dziecku, tej małej sobie, małemu sobie, to, co zawsze chciałeś usłyszeć. Przekaż, czy słowami, czy sercem, że jesteś. Jeżeli masz w sobie gotowość, przekaż, że się stawiasz do kochania tego maleństwa. Że się stawiasz do tego, żeby zadbać o niego, o nią, o potrzeby tego maleństwa. Bo przecież wiesz, co je czeka, jak dużo różnych zdarzeń, często trudnych. Więc jeżeli tylko możesz, jeżeli to jest dla ciebie, dla dorosłej części ciebie w porządku i dobre, to obiecaj temu maleństwu, małej sobie, małemu sobie, że będziesz się troszczyć, kochać najlepiej jak potrafisz, dbać, dawać miłość bezwarunkową, bezgraniczną, tak jak potrafisz. Czasami tutaj w tych momentach pojawiają nam się łzy. To też jest okej. Się wzruszyć, poczuć miłość. Przyjmij to maleństwo do swojego serca, do małą dziewczynkę, małego chłopca. Jesteś nimi tak naprawdę. W rdzeniu swojej istoty cały czas jesteś tym maleńkim dzieckiem, które po prostu chce być kochane, widziane, akceptowane. Poczuj, że to spotkanie było realne, prawdziwe i że ono może być też początkiem twojej nowej relacji ze sobą, jeżeli tak postanowisz. I za chwilę, jak otworzysz oczy i wrócisz tutaj do tej tak zwanej uzgodnionej rzeczywistości, do słuchania tego naszego spotkania, to, że to, co tam się podziało, to wzruszenie, ta miłość może ten, to odkrycie, jaką wartość ma to maleństwo, że zabierzesz je do swojego życia. Że będzie może fundamentem ustanowienia nowej relacji ze sobą. Poczuj, co chcesz zabrać z tego doświadczenia. Jaką refleksję, jaką myśl. Możesz zakończyć. I wychodząc z tej medytacji, otwierając oczy, przytulając samą siebie, tak, obejmując siebie ramionami. Ten prosty gest, na który często sobie nie dajemy prawa, czy wydaje nam się on śmieszny, też jest dla nas kojący. Ja też zawsze się wzruszam przy tym doświadczeniu. Mimo, że tyle razy je prowadziłam, tyle razy sama je odbyłam. I wróć do rozmowy. I zapamiętaj te dwie rzeczy. Po pierwsze te liczby. Jesteś poruszona, kochana. Mogę kontynuować, czy chcesz chwilę czasu? Tak, tak. Możesz, tak. Dobra. Chciałam tylko was zapytać, że jeżeli możecie, bo to rzeczywiście było głębokie, przynajmniej dla mnie, ale dla was widzę, że też. Jeżeli chcecie się podzielić, jaką pierwszą cyfrę daliście sobie, a jaką ostatnią, to bardzo chętnie przeczytamy. No tak, dokładnie. Ja wprawdzie nie wiem, dlaczego nie widzę komentarzy. Poczytam je później. Piszcie, kochani. Jeżeli dokładnie, tak jak Ada mówi, macie ochotę napisać, to napiszcie. Czasami jest to może takie zbyt dla nas intymne, nie chcemy się podzielić, ale wiem, że wielu z nas
chce. I jak się dzielimy, to też widzimy, no właśnie, co? Widzimy, co, kochani, że bardzo często ta pierwsza liczba jest jaka? Niższa od tej drugiej. Macie tak? O, teraz widzę komentarze. 5 na 10. Okej, 10 na 10. 8 na 10. Bardzo wzruszające. 9 na 10. 5 na 10. No. Wiecie, co tutaj jest cennego w tym doświadczeniu? Jeszcze jedna rzecz, którą warto zapamiętać, czyli jakie miałeś myśli, dlaczego nie dałaś sobie zero w tej pierwszej liczbie? Dlaczego nie dałaś sobie zero? Z jakiego powodu dałaś sobie właśnie to 5, czy 6, czy 9? Te nasze myśli, jak uzasadniamy swoją wartość, bo tam możemy się doszukać właśnie tego, na czym my intuicyjnie, czy też tak jakby nauczyliśmy się, na czym opieramy nasze poczucie własnej wartości. I wy sobie, kochani, jak możecie właśnie swoją własną taką refleksję zróbcie, żeby zapamiętać, bo to jest bardzo cenne. Jakby, czy jaka była ta twoja narracja wewnętrzna, taki głos, dlaczego sobie nie dałam zero, dlaczego dałam sobie jeden, czy dwa, czy trzy, czy siedem. Ja wam powiem o dwóch takich mocnych dla mnie, kiedy prowadziłam to ćwiczenie dla innych osób i dwie odpowiedzi były takie, które zapamiętałam, które były naprawdę poruszające. Jedna to była pani, z którą pracowałam online i ona dała sobie trzy, a potem temu małemu dziecku dała nieskończoność i w ogóle stwierdziła, że to jest niedorzeczne, żeby określać wartość. Przecież to jest cud, Boży cud. A sobie dorosłej dała trzy. I jak potem rozmawiałyśmy i ona jakby tą swoją właśnie motywację odkrywała, dlaczego dała sobie trzy, to powiedziała z taką poruszającą dla samej siebie i dla mnie też szczerością, że mówi, że ona sprząta w trzech domach i że w tych trzech domach, no była starsza pani, w tych trzech domach i zajmuje się dziećmi, i sprzątaniem i czasami też gotowaniem i że w tych trzech domach są z niej zadowoleni ludzie. Ale że mówi, że już jest coraz starsza, coraz trudniej jest jej sprzątać i coraz więcej widzi, że już nie może zrobić tak rzeczy, jak kiedyś robiła, jak była młodsza i zdrowie dopisywało, więc właśnie, że ma obawę, no właśnie, że ta jej wartość spadnie, że będzie mniejsza, nie będzie trzy, bo to trzy domy, tylko że będzie mniej. No i po tym ćwiczeniu siedziała w takim dużym poruszeniu, bo no zaczynało jakby to do niej docierać, że jest to niesamowity, zobaczcie, no, nawet ciężko użyć słowa, no, przychodzi mi słowo gwałt na sobie. Jak my sobie, czy nam to zrobiono, że my swoją wartość opieramy na tym, że są nasi pracodawcy z nas zadowoleni, że dobrze sprzątamy i się boimy, tak, że ktoś przestanie, że będziemy mieli mniejszą wartość, no bo jesteśmy już starsi, gorzej sprzątamy. I podobną sytuację kiedyś też usłyszałam na warsztacie, kiedy jedna pani, młoda dziewczyna, powiedziała do mnie, że ona początkowo dała sobie chyba 5, tą pierwszą liczbę, ale potem podniosła, ponieważ doszło do niej, przypomniała sobie, że segreguje śmieci. Czyli jeżeli segreguje śmieci, no to może mieć 6. To jej wartość jest 6 na 10. I zobaczcie, kochani, bo to jest tak bardzo częste, że my w tej naszej motywacji dopiero wtedy odkrywamy, dlaczego dajemy sobie określone liczby. I bardzo często pojawia się nasze wykształcenie, no, że skończyłyśmy jakieś studia. Pojawia się często u kobiet to, że gotuję i nie najgorzej, o, też to bardzo często słyszałam, że nie jestem chyba taką straszną matką, to też bardzo często się pojawiało, że jakoś tam w życiu daję radę, jakoś tam jakieś tam pieniądze zarabiam i tak się jakoś tam to składa, tam 4, 5, 6 to jest taka częsta liczba. I to jest niesamowite. Zobaczcie, dociera to do nas, dociera to do was, kochani, jaka to jest absolutna ściema, mówiąc kolokwialnie językiem moich dzieci. A propos właśnie, kiedyś to ćwiczenie zadałam też moim dzieciom. Parę lat temu. W tej chwili one mają 16, 14 lat, a wtedy miały może 12, 10, jakoś tak. I zadałam im właśnie to pytanie, dokładnie w taki sam proces. I one otworzyły oczy ze zdumienia, oboje, to syn i córka, i popatrzyli na mnie z takim oburzeniem i mówią, mamo, ale co ty do mnie mówisz? Już nie pamiętam, czy to mój syn, czy córka, jest to chyba córka bardziej. Co ty do mnie mówisz w ogóle? Jaką wartość?
przecież ja jestem bezcenna. Ona mówi, jestem bezcenna. Jak mam określać swoją wartość już na tym pierwszym ćwiczeniu? I to jest właśnie to, zobaczcie, że dzieci do momentu, kiedy tego nie zapomną, nie zostanie im to zaprogramowane, one czują, że są bezcenne. Żadne małe dziecko, które się rodzi, nie znam żadnego małego dziecka, do któregoś roku życia, ono nie mówi, ojej, nie wyjdę na spacerek w tych rajtuskach czy w tych spodenkach, bo mam grube nogi, albo źle wyglądam. Żadne małe dziecko, które jest w przedszkolu, no, nie mówi, a ja nie będę śpiewać, bo nie umiem śpiewać. Dopóki nie usłyszy, nie, od innych ludzi, od dorosłych, że jest coś z nim nie tak, że nie tak wygląda, nie tak się zachowuje, nie tak śpiewa, nie ma talentu i tak dalej, i tak dalej, to no, po prostu ma wartość. Więc to, co odkryłam i mam nadzieję, że może wy chociażby przez to proste ćwiczenie otworzy się ta furtka do tego odkrycia, że my jesteśmy naprawdę miłością, czystą miłością, że ta wartość jest nienaruszona, tak jak w tym częstym takim eksperymencie, że to 200 zł, akurat tyle wyciągnęłam gdzieś z szuflady, ono jest zawsze. Nawet jak je zegniemy, to też jest 200 zł. Nawet jak je nawet naddrzemy, podnieciemy, włożymy do wody, no to ono przecież, o tu kamera, ma wartość taką samą, tak czy nie? Więc te różne perturbacje nasze życiowe, no, ja to pracuję z pieniędzmi, więc nie lubię takich rzeczy robić, przepraszam, pieniądze, bo to są moi królowie, ja ich bardzo lubię, ale to na potrzeby eksperymentu, tak zrobiłam. To jest absurd, to jest coś, w co uwierzyliśmy, że my możemy stracić naszą wartość. Więc większość z nas stara się tą naszą wartość zbudować na sztucznych rzeczach, na fundamentach, które, znaczy, które są w ogóle nie są fundamentami. Wartość nasza to jest tak jak pestka, to jest oś, to jest fundament, to jest to światło w nas, to jest miłość źródła, to jest coś urodzeniowego, niepodważalnego, niezbywalnego. Masz wartość, bo jesteś, a nie dlatego, że jesteś jakaś. Czy że sprzątasz, albo że dobrze gotujesz, albo że segregujesz śmieci, albo że masz doktorat. Z całym szacunkiem, kochana, trochę ci go zazdroszczę. Ale przecież to nie z tego płynie nasza wartość, nie? Zobaczcie, a jak my w toku tej tak zwanej socjalizacji, w szkole, w domu, nie dostajemy bezwarunkowej miłości, no bo nie dostajemy, bo nasi rodzice jej nie mieli, jak cały czas jesteśmy oceniani, porównywani, no to uczymy się, tak, bardzo wcześnie, że jest coś z nami nie tak. I że możemy być lepsi, możemy postarać się bardziej, bo, no, bo nie dostajemy zawsze bezwarunkowej akceptacji. Tylko nasi rodzice są z nas zadowoleni albo nie. Mówią, że są zadowoleni, kiedy jesteśmy grzeczni. Dziewczynki bardzo często taki program dostają, kiedy jesteś grzeczna. U mnie w domu było mówione, jak cokolwiek tam chciałam, to mój tata mówił, no zobaczymy, czy będziesz grzeczna, czy jesteś grzeczna, czy będziesz miła jeszcze, czy grzeczna i miła, tak? Czy będziesz się dobrze uczyła, to też jest, nie? Czyli dla naszych osiągnięć, na tych piątkach, szóstkach w szkole, na byciu ładną, na naszej atrakcyjności fizycznej zawieszamy swoją wartość. Bardzo często mamy albo na jednym aspekcie, albo na kilku różnych, takim wiodącym. Warto to czasami sprawdzać, czy nie czasami, warto sprawdzać, na czym tak naprawdę zbudowaliśmy poczucie swojej wartości. Większość z nas na kilku rzeczach buduje. Albo na atrakcyjności fizycznej, w związku z czym, kiedy zaczynamy naturalny sposób, ta uroda gdzieś tam przemija, starzejemy się czy coś, no to robimy, jesteśmy w stanie robić bardzo różne rzeczy, żeby jednak no, nie stracić tego, bo to jest filarem naszego w ogóle istnienia. Albo na naszym intelekcie, więc absolutnie nie ma mowy o żadnych pomyłkach, musimy być lepsze, przecież nie. No są zawsze gdzieś tam, nawet jakbyśmy miały profesora habilitowanego, to są inni, którzy może więcej publikują. Więc to wszystko są bardzo złudne i zawodne fundamenty. To nie są fundamenty, to są takie, no nie wiem, jakbyśmy na jakichś zapałkach próbowali oprzeć tą naszą wartość. Albo na byciu dobrą dla innych, dobrą, kochającą, miłą, uczynną, wspierającą, zawsze na wszystkich potrzeby, tak, odpowiadającą pozytywnie. No to wtedy co? No wtedy nie możesz się pogniewać, nie możesz być zła, nie możesz mieć dostępu do całego arsenału swoich uczuć, do prawdy o sobie, nie możesz komuś odmówić, no bo no bo co? No bo jednak jesteś taka, czy nie jesteś? Jesteś tym wcielonym aniołem, czy nie? Tak? Jesteś taką cudowną mamą, czy jednak nie? Funkniesz albo masz gorszy dzień, albo coś.
To są niesamowite rzeczy. Większość też z nas buduje poczucie swojej wartości i na czym? No na karierze, na tym, ile mamy pieniędzy, na tym, ile tych lajków, nie lajków, ile sprzedajemy rzeczy, jak jesteśmy sytuowani materialnie, gdzie mieszkamy, czym jeździmy i tak dalej. I to jest naprawdę równia pochyła. Równia pochyła, bo to bardzo często w nas jest takie małe, właśnie nieukochane dziecko, które nie czuje tej swojej wartości, więc musi no, z zewnątrz dostać potwierdzenia, że jest coś warte. Że, tak, że robi karierę, że jest piękne, że jest, no, odnosi sukcesy, że jest lubiane, że jest tam duszą towarzystwa, czy tam cudowną osobą, cenioną przez wszystkich. Ale to wszystko są rzeczy, które są bardzo kruche, bo przecież wystarczy, że się przeziębimy. Nie wystarczy, już nie mówiąc o jakiejś poważniejszej chorobie, wystarczy, że leżymy w łóżku, nie? Nie z jakimiś, dzisiaj pani mi ładnie wyprostowała włosy, ale normalnie to mam takie szalone. Że leżymy w łóżku, wiecie, nie? Spocone, z glutami, nosem zaczerwienionym, że nie pracujemy w tym danym momencie i co, wtedy nie mamy wartości? Nie? To jest tak niby proste, intelektualnie się to wydaje proste, ale żeby to tak zinternalizować, jak to się ładnie mówi, czyli przenieść do swojego codziennego życia, że mam wartość, bo jestem taka, jaka jestem, z całym arsenałem tak zwanych moich zalet i z całym arsenałem tak zwanych moich wad, czy jak zwał, tak zwał. Że mam zgodę na siebie całą. I to jest no, pierwszy taki krok, uzmysłowienie sobie, uświadomienie sobie tego, że nam zrobiono to, że my przyszliśmy tutaj na ten świat naprawdę, jako czysta emanacja źródła, jako miłość. Jak patrzysz na maleńkie dziecko, jak sobie przypominasz, albo jak wyszperujesz to zdjęcie, kiedy byłaś malutka, albo kiedy tam w tej podróży, którą zrobiłyśmy przed chwilą, się stawiasz do tego, to, no to widzisz, że to dziecko jest bezcenne. Jest nie 10 na 10, albo na milion. Nie widzę komentarzy. Coś piszecie, kochana, one są malutkie u mnie. Tak, co jakiś czas tutaj wrzucam. W tym programie rzeczywiście druga osoba nie widzi, ja tej widzę i staram się wrzucać tutaj na bieżąco. Przepraszam, jeżeli ktoś to pominęłam. To bardzo cenne, co ty mówisz, że kiedyś rzeczywiście robiłam te ćwiczenia wiele, wiele lat temu. I dałam sobie mniej. Wtedy dałam sobie mniej. A dzisiaj pierwsza myśl, ty je pięknie rozbudowałaś, ja znam je w bardzo okrejonej, takiej, można powiedzieć, topornej wersji. I kiedy pierwsza myśl, którą, kiedy zadałaś pytanie, ile punktów, ile sobie daję, to taki mi przyszło do głowy, nie no, radzę sobie. To tak z 7, nie? Radzę sobie. Mhm. Teraz to, co o tym ty powiedziałaś, że potem rzeczywiście zaczęłam zaniżać. A może nie do końca sobie radzę, bo tutaj nie zdążyłam, a to nie zrobiłam, a to mogłam jeszcze dopracować, a to pewnie coś. I zaczęłam obniżać, ale nie. Miała być pierwsza odpowiedź, jest 7. Ale też jaka była konotacja? Daję sobie, bo sobie radzę, bo ogarniam, tak? Mogłabym lepiej, ale mogłabym gorzej, czyli coś warunkuje moją ocenę, a nie, że po prostu jestem. Bo tą Adriana rzeczywiście jak najbardziej dała mi 10. Zobaczyłam sobie ten szpital w Głuszycy na Dolnym Śląsku. Nie wiem, czy kojarzycie taką małą miejscowość koło Wałbrzycha. Tam się urodziłam. I rzeczywiście on już istnieje, ten szpital. Natomiast rzeczywiście cofnęłam się o wiele, wiele lat i tak dała mi 10, ale to było bezwarunkowe. A tutaj jednak uwarunkowałam to myślą pod tytułem radzę sobie, ogarnę. Tak? Nie. Ale cieszę się, kochana, że to mówisz, wiesz, bardzo, bardzo, wiesz, bo wiesz dlaczego, to czujesz, że to jest bardzo cenne, że ty, nie, osoba reprezentująca no, siebie, pani doktor, reprezentująca taką firmę, pracująca na Zachodzie no, w takiej potężnej, pięknej organizacji, robiąca takie dobre rzeczy, i że przyznajesz to z taką rozbrajającą szczerością. Ja też dałam sobie 7, tak robiłam pierwszy raz to ćwiczenie, więc absolutnie mogę też to przyznać. I właśnie też miałam takie myślenie, typu, no przecież to, że tamto, gdzieś tam staram się potem to zdewaluować, ale 7. Ale to właśnie pięknie demaskuje
No to, co nam zrobiono, no bo przecież co się zadziało przez te ile tam, 30, 40, 50 lat, ile mamy? Zepsuto nas? Zepsułyśmy się tam? Zobacz, to maleńkie dziecko w tej kołysce czy w tym łóżeczku, ono nic nie umie. Ono nie umie. Nie ma szkoły, nie ma doktoratu, nie potrafi obsługiwać się widelcem, nie zadzwoni do pani i nie ogarnie jakiegoś trudnego tematu. Nie ma żadnych kompetencji, a dostało po prostu. To rzeczywiście, ja z tym doktoratem, gdzieś to się ostatnio też przewinęło pytanie, ja po prostu zawsze lubiłam się uczyć, ale oj, zniknęła. Jesteś. Jezu, urodziliście się naprawdę w Głuszycy? Tak? Też, Danuta i Joanna się... No matko boska. O, widzisz, ziomków poznasz. Niesamowitego po prostu. Ja kiedyś mi ktoś powiedział, że ja chciałam studiować stosunki, nauki polityczne, nauki społeczne i to nie był ten czas. I rzeczywiście tak słyszałam, że po co, na co, gdzie ja znajdę pracę i nic w ogóle z tego nie będzie. I po wielu latach stwierdziłam, że nie. Nie wiem, czy bym powtórzyła ten doktorat, bo to była naprawdę ciężka orka. Aha. I niewdzięczna i też zderzałam się z całym systemem administracyjno-uczelnianym, więc poznałam go od tej trochę gorszej strony. Aczkolwiek nie mogę powiedzieć, mój promotor i rada i wszyscy super. Ale rzeczywiście było takich parę momentów załamanych. Kiedyś też o tym prywatnie pisałam, czy prywatnie na swoim Facebooku pisałam, jak to wyglądało, bo parę razy chciałam rzucić papierami i zrezygnować. No, po prostu nie radziłam sobie z ogarnięciem rzeczywistości, studiami, pracą, dzieckiem, więc było trudno mi. Nie powtórzyłabym chyba tego teraz, ale tak. Rzeczywiście, to jest ważne, co powiedziałaś, że uwarunkowaliśmy i ja dzisiaj, ktoś by spojrzał z boku, no to rzeczywiście fajnie, a z drugiej strony ja no cały czas jestem w drodze i tak jak się przygotowywałam do naszego spotkania, pomyślałam sobie, że właśnie tym się chciałam z wami podzielić, że też jestem w drodze i każdy z nas, czy Michel, czy Justyna, czy Agnieszka, czy Luka, czy Adrian. Tam jest nas naprawdę taki sztab ludzi, bo jest nas bardzo wielu i każdy gdzieś z nas jest w drodze. I jak się spotkaliśmy teraz na dyspendzie w Bazylei, każdy z nas też przyjechał z jakąś intencją, coś chciał przepracować i też podczas tych medytacji płakał. Tak naprawdę strzewi bardzo mocno, bo ma jakieś tematy, które gdzieś są dla niego trudne. Mimo, że mamy dostęp do tych twórców naprawdę, którzy gdzieś porywają ludzi o całym świecie, to jednak nie zawsze. To jest proces, to nie kliknie tak. Gabor Mate też takie piękne jest zdanie, kiedy powiedział, że jesteśmy ofiarami ofiar. I też pewne rzeczy dźwigamy. I też ktoś nas skrzywdził i pewnie my też kogoś, ktoś, nasze dzieci też coś, czegoś złego doświadczyły, no bo nigdy się nie da tego tak pięknie wszystkiego poukładać. Także jestem w drodze, no tak jak wszyscy jesteśmy w drodze. Cieszę się, że zadałaś to ćwiczenie, powiedziałaś o nim, bo to też odkrywa taką gdzieś, przynajmniej we mnie, dajcie znać, jak u was to jest, taką wewnętrzną wrażliwość, którą gdzieś przez lata, o tym właśnie wspominałaś, że wypieramy, bo mamy być grzeczne, uprzejme, uśmiechnięte, chłopcy nie mogą płakać, chłopcy muszą być tacy bardzo rycerscy, przecież oni też się boją, tak? Mają być, nie wiem, decyzyjni, mają też narzuconą rolę i gdzieś te schematy, się za nami rzeczywiście w nas wrastają i później, jak ty mówisz, gdzieś to pęka, a czasami rzeczywiście to musi być proces. A powiedz mi, to już nie o mnie tutaj chodzi, a o ciebie i o tym, o to, o twoją wiedzę, którą chcemy tutaj od ciebie troszeczkę wyciągnąć. Powiedz mi, mówiłam o poczuciu wartości, ono rzeczywiście jest kluczowe w wielu aspektach naszego życia, w budowaniu relacji, w budowaniu rodziny, w sprawach zawodowych, a jak wpływa na obfitość, jak wpływa na nasze powodzenie finansowe, na nasze przyciąganie pieniędzy, że tak to określę. Tak.
No, fundamentalnie. Do mnie też kiedyś, ja bardzo lubię takie częstochowskie remy, że poczucie własnej wartości to naprawdę klucz do obfitości. Miłość do siebie też jest kluczem do obfitości. Dlaczego? No bo tak na zdrowy chłopski rozum, jak sobie to tak rozłożymy na czynniki pierwsze, że w momencie, kiedy czujemy, że jesteśmy godni, godne, że jesteśmy warte, wartościowe, no to jesteśmy. Jakbyśmy pozwalały i otwierały tę przestrzeń na to, żeby wszechświat, źródło mogło nam dać. Natomiast moment, w którym my czujemy, że nasza wartość jest mniejsza, niższa niż to, czego pragniemy, czy jest to wspaniały związek, wspaniały tam mężczyzna, na przykład, czy pieniądze, czy praca, czy cokolwiek tam pragniemy, a nasza wartość jest niższa, no to my ciągle jesteśmy w tym poczuciu zasługiwania. W takim paradygmacie rób, 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 żeby mieć. Tam tenże doktorat, nie czepiając się go, tą pozycję społeczną, te pieniądze, tą karierę i tak dalej, żeby mieć, żeby w końcu być. Taki paradygmat, o którym między innymi pisze w Rozmowach z Bogiem Neil Donald Walsh, jest no, w większości nam znany. Większość z nas właśnie wytresowana w tym systemie szkolnictwa, systemie oświaty, do którego wszyscy byliśmy wrzuceni jako maleńkie dzieci, wytresowana wcześniej jeszcze, żeby tak już dosadnie powiedzieć, nie? W domu. Przecież to wszystko, co mówią te osoby, o których się uczymy, czy między innymi Dispenza, na przykład Lipton, że do 7 roku życia nasz umysł przez fale mózgowe dziecka, umysł jest jak gąbka, chłonie, zapisuje w podświadomości wszystko, przez sposób, w jaki jesteśmy traktowani. No a kto z nas dostał w tym dzieciństwie, do tego 7 roku życia, nie? Bezwarunkową akceptację, bezwarunkowy szacunek, bezwarunkowy zachwyt do tego, z jakim potencjałem przyszliśmy tutaj. A potem idziemy do szkoły, no i przecież dostajemy, co? No dostajemy siedzenie w ławkach, zgłaszanie się nawet za potrzebą. Nie wiem, w jakich latach byłaś w szkole, ja jestem dzieckiem lat 70., więc to te szkoły były naprawdę opresyjne. To bicie linijką po rękach, to wyrzekanie, że jesteście głąby, debile, takie rzeczy padały. Pamiętam, jak w 4. klasie podstawówki, ja poszłam rok wcześniej do szkoły, więc w 4. klasie miałam 10 lat i pan na zajęciach praktyczno-technicznych, na takich zajęciach ZPT, może pamiętasz jeszcze, starał się nauczyć nas rozróżniać gatunki drewna. I zaprosił na środek klasy 3 dziewczynki, między innymi mnie. Jeszcze do dziś pamiętam, jak miał na imię. I zaprosił dziewczynkę o imieniu Karolina i dał jej kawałek dębowego drewna i powiedział całej klasie: popatrzcie, tak, dzieci, są takie drzewa, które są piękne i szlachetne i wartościowe, jak dąb, jak Karolina, i tak mają dużą wartość i wszyscy je cenią. Są takie drewna, i tutaj dziewczynkę o imieniu Dorota zaprosił na środek klasy, dał jej kawałek brzozy, kawałek sosny i powiedział, że są drzewa mniej piękne, mniej szlachetne, ale użyteczne, pomocne, ludzie też je cenią. Tutaj jak Dorotka, jak sosna. I są drzewa chwaste, powiedział wskazując mnie, która trzymała kawałek brzozowego drewna. Drzewa chwaste, nikomu niepotrzebne, bezwartościowe, takie po prostu brzydkie i no nie, jak to, nieużyteczne. O. I co jest ciekawe, no w ogóle patologiczna rzecz, którą nauczyciel mówi na środku klasy, tak? Na przykładach dzieci, pokazując, jaką wartość mają dzieci, tak, obrazując to jakość drewna. Co jest ciekawe, to to, że wyobraź sobie, że ja nawet nie powiedziałam o tym moim rodzicom. Dlaczego? No z dwóch powodów, tak jak sobie potem starałam się odtworzyć, jakby mój tok myślenia. Pierwszym powodem było to, no, że przecież nauczyciel ma zawsze rację, jak nie ma racji, to patrz, punkt pierwszy. Ten nauczyciel był takim starszym panem, nawet jeżeli starszy i to pan jeszcze mówi takie rzeczy, no to widocznie jest to prawda. Jest to prawda. A drugą rzeczą, dla której nie powiedziałam tego mojej mamie czy moim rodzicom, to jest to, że ja się wstydziłam. Wstydziłam się, że on nazwał prawdę, że taka właśnie jestem. Więc to, co wtedy postanowiłam, pewnie niejednokrotnie, ale to zdarzenie akurat pamiętam, to to, że ja muszę jeszcze bardziej się uczyć, no bo skoro nie jestem ładna i wartościowa, jakby urodzeniowo, jak tamte dziewczynki Dorota i Karolina, no to ja muszę przecież zapracować poprzez naukę, poprzez czerwony pasek na tą swoją wartość. I
Myślę, że ta historia, mimo że brzmi po prostu strasznie, może w naszych dzisiejszych czasach, miejmy nadzieję, żeby nie przeszła, chociaż czasami jak słyszę, co ludzie opowiadają, jakie historie ze szkół i tak dalej, to obawiam się, że ten system nadal jest straszny i kastrujący. Niemniej, no to jest jedno zdarzenie. Tego było tak naprawdę bardzo, bardzo wiele porównywania. Pamiętam pana na przykład z WF-u, który uczył na moje nieszczęście również mojego tatę. Tak się złożyło akurat, że wtedy ten pan od WF-u był studentem, uczył mojego tatę, więc mówił do mnie po nazwisku i mówił do mnie: Dąbrowska, ty rzucasz piłką tą taką palantową, tak jak lekarską. Dlaczego ty nie masz takiego talentu jak twój ojciec? I ja to słyszałam no, jako dziecko, nie? 7, 8, 9-letnie, tak, na zajęciach WF-u wielokrotnie w tygodniu i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczcie, to nam zrobiono po prostu. System oświatowy, system szkolnictwa, Kościół również, tak? Ale to inna zupełnie historia. No, mówi nam, że jest z nami coś nie tak. Że nie jest skupiony ten system przecież na tym, żeby odkrywać potencjał i talent, z jakim tu przyszliśmy na ten świat, naszą unikalną jakość, którą chcemy wnieść do życia, tylko jest skupiony na tym, żeby nas tam równo ciosać, a jeszcze no, możesz pięknie pisać, ale z matematyki, ale z fizyki, ale z chemii i tak dalej, i tak dalej. Więc wychodzimy naprawdę po haratanie, że to trwa tyle lat i że to trwa przez ten czas tak zwany formatywny, kiedy jesteśmy mali, i kiedy po prostu nie mamy takich mechanizmów obronnych, psychologicznie mówiąc, które umożliwiałyby nam po prostu jakby dystans do tego, co mówią ci dorośli o nas, no to po prostu wynosimy przekonanie, że naprawdę jest z nami coś nie tak, że grubo jest z nami nie tak, że musimy się postarać bardziej, lepiej uczyć, lepiej wyglądać, lepiej się sprawować, być grzecznym, miły i tak dalej, żeby w ogóle być przyjęte. Bo przecież dla dziecka najgorszą rzeczą jest to, że jakby zostanie odrzucone z systemu, tak? Rodzinnego, tego systemu oświatowego, że zostanie uznane jako persona non grata, nie? Czyli no, że przestanie dostawać akceptacji do tego, że jest. I to jest coś, co jest jakby cały czas trwa, więc ta taka nasza dorosła wrażliwość, kiedy mamy dzieci, one cały czas jakby warto, żeby się pogłębiała, bo wielu z nas już wie, że na przykład warto chwalić dzieci, mówić dobre rzeczy, ale też czasami nawet chwaleniem jesteśmy w stanie zrobić krzywdę, bo kiedy chwalimy dziecko za osiągnięcia, to ono paradoksalnie tak, z tym zaczyna łączyć swoją wartość i na tym budować, no, że mamie, tacie podoba się ten czerwony pasek, jak się dobrze uczy, jak mam wyniki w sporcie i tak dalej, i tak dalej. Więc tu dużo potrzeba mądrych książek, między innymi na przykład polecam Jespera Jula, który ładnie mówił, że dzieci nie potrzebują wychowania, tylko mądrego przewodnictwa. No, nie potrzebują tego naszego programowania, wychowywania, ale potrzebują akceptacji, nie przyjęcia tego, że kocham cię zawsze. A większość z nas no, usłyszała niejednokrotnie od naszych bliskich, od nauczycieli, że w momencie, kiedy zachowujemy się nieodpowiednio, czyli jesteśmy niegrzeczne, albo na przykład dziewczynki się złoszczą, albo sobie smucą, no uśmiechnij się. Przez większość mojego dzieciństwa było mówione uśmiechnij się. Ty jesteś taką malkontentką, słyszamy. Uśmiechnij się, więc nie? Zobaczcie, co to wdrukowuje nam. Że mam wartość, kiedy co? Kiedy się uśmiecham, kiedy jestem miła. Więc dlatego tak wielu z nas ma problem i to dopiero właśnie jak prowadzę kursy czy indywidualne sesje, mentoring, odkrywamy, że te takie bardzo proste rzeczy, czyli zgoda na swoje całe spektrum swoich emocji, swoich uczuć jest czymś, co bardzo często nie potrafimy sobie tego dać. Czyli, że to symboliczne kocham cię zawsze, że zawsze jestem po swojej stronie, kiedy mi idzie i kiedy mi nie idzie. Kiedy tam jestem podziwiana, szanowana, dostaję podwyżkę, awans, kiedyś akurat zakochałam i mężczyzna jakichś moich marzeń uznaje, że jestem boginią, ale wtedy też, kiedy jestem porzucona albo wtedy, kiedy jestem zwolniona. No wtedy najbardziej potrzebujemy tej miłości, nie? Swojej miłości. Kiedy to właśnie to nasze poczucie własnej wartości zostaje tam gdzieś, czy ta nasza samoocena wystawiona na próbę. Więc z mojego doświadczenia samej ze sobą i z tego, jak staram się wspierać głównie kobiety, ale nie tylko, coraz więcej mężczyzn na szczęście się pojawia, to odbudowanie poczucia, bo ta wartość jest, ale tego poczucia swojej wartości naprawdę jest takim fundamentem, który przekłada się absolutnie na każdą obfitość, na każdą. Bo
Jeżeli, właśnie tak znowu ja lubię takie proste tłumaczenie, jeżeli przyjmiemy, że wszystko jest energią we wszechświecie, wszechświat rezonuje, wszystko ma wibrację energetyczną, no to jeżeli nasze poczucie własnej wartości, nasza energia jest na niskim poziomie, a to, czego pragniemy, właśnie ten związek, czy te pieniądze, czy ta praca, czy inne rzeczy jest wibracyjnie na wyższym poziomie, to my ciągle będziemy w tym zasługiwaniu, ciągle będziemy w tym gonieniu, ciągle będziemy w poczuciu, że nie jesteśmy wystarczający, tak? Że musimy coś zrobić. I ja przez większość swojego życia to właśnie robiłam. Przez 20 lat pracowałam w biznesie i cały czas mi się wydawało, bo nauczono mnie w domu rodzinnym dwóch rzeczy w temacie obfitości. Pierwsza rzecz to była, bo to był taki dom poznański, na poznańskich zasadach zbudowany, mimo że mieszkałam w dzieciństwie w Pile, to była taka wartość, kult właściwie pracy. Ciężką pracą ludzie się bogacą, gołąbki same lecą do gąbki, co tam jeszcze, ucz się i pracuj, dojdziesz do celu, bo takim sposobem doszło już wielu i tak dalej, i tak dalej. Więc ten etos pracy, takiej solidności, sumienności, jeszcze się tak nawet mówi, z poznańską solidnością, był mi bardzo, bardzo mocno przekazany, typu właśnie, że nie może być, dlaczego czwórka na świadectwie, no dlaczego nie piątka, w moich czasach jeszcze nie było szóstek, no przecież staćcie na więcej. Więc te piątki od góry do dołu, kosztem czego? No kosztem swoich zainteresowań, kosztem tego, co ja lubię, bo to przecież dopiero wtedy, kiedy już wszystko zrobisz, co trzeba, co musisz, co powinnaś, to dyktando ciągle w głowie, muszę, trzeba, powinnam, zobaczcie, jak wiele z nas kobiet ma to, muszę, trzeba, powinnam, to bardzo skutecznie niwelowało to chcę, tak, to moje chcę, nasze chcę, chcę, wybieram, decyduję. Więc ja 20 lat nie dawałam sobie przyzwolenia na to, żeby robić to, co lubię, no bo przecież praca, no to jest coś, co nie chcę, ale muszę. Dlatego między innymi pod koniec mojej pracy zawodowej przyszła do mnie taka kampania. Nie zdawałam sobie wtedy sprawy, że to tak naprawdę samą siebie chcę uratować tą kampanią. Praca, lubię to. I zrobiłam ją na koniec mojej pracy zawodowej, zaangażując duże, fajne firmy, Microsoft, IBM, piękne warsztaty z Uniwersytetem SWPS robiliśmy przez wiele miesięcy, bardzo poruszające. I ta kampania de facto zmieniła nas jako organizatorów. Pozdrawiam tu ciepło kobiety, które ze mną organizowały tę piękną kampanię, bo ona nam uzmysłowiła, że naprawdę, kiedy jak nie teraz, jest czas, żeby w końcu stanąć ze sobą, zacząć robić to, co się kocha i jakby wyjść z tego, nie, wzorca, żeby pracować dla pieniędzy. A drugą rzeczą, jak tak jeszcze już opowiadam, to było to w temacie obfitości. To jest taka intymna rzecz, ale bardzo ważna. Ja sobie to dopiero uświadomiłam, to kiedy mnie z tej pracy ostatniej mojej zwolniono, tak z hukiem, po tych bardzo trudnych doświadczeniach, o których mówiłam na początku, to, że odkryłam, że wzięłam od mojej mamy, która większość zawodowego życia pracowała w banku i ona... Moja mama jest bardzo, lubi czystość, lubi porządek. Kiedy ona dotykała banknotów, to pękały jej opuszki palców. Takie mikrourazy jej się robiły na opuszkach palców, więc ona latami pracując jako kasjerka, nie mogła tam mieć rękawiczek, więc ona mówiła, że te ludzie przynoszą te pieniądze, są brudne, że są obrzydliwe. I tak właśnie z takim obrzydzeniem to mówiła. Więc ja nie zdawałam sobie z tego sprawy, że w mojej podświadomości, jako najstarszej córki mojej ukochanej mamy, solidaryzowałam się z tym, że pieniądze, no to co to jest, nie? No to coś jest brudnego, złego, co powoduje ból i cierpienie najkochańszej mojej mamy przez wiele lat, bo to się nie goiło, tam różne ona maści stosowała, to nie pomagało, ona miała po prostu obrzydzenie. I znów jakby ktoś ją zapytał na ten czas i pewnie teraz też, czy ona lubi pieniądze, to powiedziałaby, że tak, ale miała taki bardzo mocny wstręt. Weź je stąd, gdzie ty je położyłaś, schowaj je, te pieniądze. Więc te dwa programy, ciężką pracą ludzie się bogacą, a z drugiej strony ten wstręt, obrzydzenie, fizycznie tylko do banknotów, spowodowały, że przez większość, jak się zapewne domyślasz czy domyślacie, mojego zawodowego życia, ja ciężko pracowałam, często na dwóch etatach, ale w magiczny sposób pieniądze po prostu się rozchodziły. Odpychała mnie, no bo cała moja podświadomość po prostu nie mogła znieść posiadania pieniędzy. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie. I dopiero w momencie, gdy zostałam zwolniona z pracy, właśnie po takich bardzo trudnych doświadczeniach osobistych, zdrowotnych, wtedy zaczęło do mnie docierać, że jakby to, co robimy, to jest tylko wierzchołek gór lodowej. Bo mi się zawsze wydawało, że to przecież praca, kariera, wykształcenie, że to ma wpływ. I dopiero wtedy
pod wpływem też pięknych programów, takich właśnie o psychologii pieniędzy, o tego, co na przykład uczy Ken Honda, Harv Eker, zaczęłam patrzeć na tą drugą stronę, czyli to, co nie widać, to, czego nie widać, to, co jest w naszej podświadomości, to, co jest w naszej energii, ma ogromne przełożenie. Powiedziałabym, że 95% zależy od tego, na to, co jest w fizycznej rzeczywistości. Więc pierwszą rzeczą, którą wtedy zrobiłam, która była niesamowita dla mnie, to było to, że dostałam taki impuls, żeby wybrać z bankomatu większą kwotę pieniędzy i żeby ją przynieść do domu. I wyobrażacie sobie, że wzięłam te pieniądze, jakoś tam, nie wiem, wybrałam kilkanaście banknotów i ja nie byłam w stanie ich utrzymać w rękach. Po prostu czułam tak potężne obrzydzenie, wręcz aż do mdłości. Cała moja energetyka, moja podświadomość, wszystko się buntowało. I ja po prostu siedziałam z tymi pieniędzmi. Mało tego, ja je położyłam w takim centralnym miejscu w naszym domu, takim świętym miejscu. To było takie pianino mieliśmy, które sobie kiedyś kupiłam na urodziny okrągłe. I tam stały laurki od dzieci, stały zdjęcia, rodziny, kwiaty. Ja położyłam ten taki zwitek banknotów, taki rozłożony wachlarzek. To wyobraźcie sobie, że ja nie byłam w stanie przejść koło tego bez uczucia po prostu obrzydzenia. Wszystko we mnie, mój umysł po prostu wariował. Mówił, weź stamtąd te pieniądze. Weź je, no jak możesz je tam położyć? I oczywiście na poziomie świadomym bym powiedziała, że pieniądze są dobre, że dzięki nim mogę kupić tam, tak, dzieciom zabawki, jedzenie, opłacić czynsz i tak dalej, ale ten poziom podświadomy, energetyczny był w absolutnym w ogóle wstręcie do pieniędzy, awersji, tak, wręcz wstręcie. I intuicyjnie wtedy bardzo, tak właśnie taką łącząc się z miłością źródła, pracowałam sama ze sobą, żeby to reprogramować, odprogramować, żeby zacząć widzieć w pieniądzach, czym teraz, co widzę, czym one faktycznie są. Czyli zacząć widzieć w nich energię, moją energię, bo przecież no my, żeby zarobić pieniądze, musimy wydatkować nasz czas, naszą energię, nasze doświadczenie, nasze wykształcenie, nasze tak lata nauki, również no takie nasze osobiste potencjał, zasoby. Więc jeżeli to wkładamy w procesie pracy, no to, co wyciągamy, te banknoty Narodowego Banku Polskiego, są tym. Są najcenniejszymi rzeczami, jakie mamy, czyli czasem i energią. I to do mnie dotarło dopiero, kiedy właśnie sobie uświadomiłam, że kiedy ja idę pracować, no to ja nie poczytam wtedy książeczki mojej małej córeczce, to ja nie przytulę mojego synka na dobranoc, bo ja, tak? I że są rzeczy święte, jak czas i energia. Nikt mi nie da minuty dłużej na tym świecie. Więc jeżeli ja to daję, tak, w procesie pracy, to co wychodzi, to co jest tym jakby końcowym efektem, jest też święte. I jak zaczęłam tak na to patrzeć i naprawdę cały czas w takim dużym procesie prowadzenia przez źródło, przez miłość bezwarunkową, odprogramowywać moją niechęć, mój wstręt, wszystkie też przekonania, które tam latami narosły, to wtedy no, zaczęło się to zmieniać. Zaczęłam potem się tym dzielić, więc taka była moja droga zawodowa, życiowa, że po prostu szłam i jakby jak odkryłam sama, jakie to ma przełożenie, to zaczęłam na początku w kręgu kobiet, w którym wtedy byłam wiele lat, zwoływać takie mini kręgi, potem odważyłam się zacząć robić warsztaty, potem zaczęłam robić kursy, żeby się dzielić tym, jak potężne są dwie rzeczy. Miłość źródła, bo bez tego nie ma żadnego tak naprawdę, żadnej transformacji. Kiedy my nie odkryjemy tego, że wszystko, cała obfitość pochodzi ze źródła, a tutaj nam zrobiono mnóstwo złego, bo no, nie wchodząc w szczegóły, religie położyły tutaj swoje ręce na tym, na naszym połączeniu ze źródłem i wielu z nas jest w bardzo dużej dystrakcji, w takim skonsternowaniu, w odłączeniu od boskości, od miłości źródła, od miłości bezwarunkowej. Mamy tutaj nałożone też tak, że ten Bóg za dobre wynagradza, za złe karze i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo różnego rodzaju programów też w dzieciństwie otrzymanych i jakby wielu z nas nie potrafi jakby tego przeskoczyć, tylko kiedy myślimy o boskości, to się nam od razu uruchamia ten taki model religijny. Miłość źródła to jest po prostu czysta, bezwarunkowa miłość. To jest, przywodzą mi dwie książki, ja myślę, może znasz, kochana, Dowód i 9 dni w nieskończoności, które pięknie podprowadzają pod źródło, które pięknie pokazują to, co jakby po drugiej stronie
tej naszej fizycznej rzeczywistości, te dowody właśnie. Dowód Eben Aleksandra, neurochirurga, historia tego, jak doświadczył no, choroby, chciano go odłączać od aparatury po stwierdzeniu śmierci mózgu. I 9 dni w nieskończoności, Anke Everts, też przepiękna książka, piękne świadectwo kobiety, która podpaliła siebie i 9 dni była w śpiączce. I to, co oni opowiadają, jest esencją tego, czego ja też doświadczyłam, na szczęście nie w aż tak dramatycznej historii, że rzeczywistość nasza jest po prostu miłością, czystą miłością. My nią jesteśmy. To wracanie do źródła w nas, poprzez nas, do czystej miłości, bezwarunkowej, absolutnie przyjmującej nas zawsze, to jest coś, co transformuje wszystko. I transformuje obfitość, i transformuje miłość w relacjach, i transformuje pracę, i transformuje relacje z pieniędzmi. Ja mam takie doświadczenia kobiet z kursów, które no, w ogóle nie mieszczą się w głowie. Jedną taką najbardziej poruszającą historię pamiętam, kobiety, która napisała do mnie już po jakimś czasie, że była wdową z czwórką synów i że miała 20 zł na dzień na pięcioosobową rodzinę, żeby wyżywić. I że ktoś jej podesłał jakiś mój filmik, w którym ja mówiłam o pieniądzach i ona stwierdziła, że chyba jestem nienormalna, że w ogóle o czym ja mówię. Bo ona była w takim zmaganiu, w takiej ciężkiej pracy. Mówiła, że jak sąsiadka jej przynosiła kotlety mielone, że jej zostały z obiadu, to ona była po prostu w wielkiej wdzięczności, bo nie miała czym fizycznie wyżywić dzieciaków. I mówi, że zaczęła słuchać, że na początku zasypiała, że tylko cały czas słuchała głosu, że ten głos był ukojeniem. Potem zaczęło do niej docierać trochę, co ja mówię. Zaczęła trochę praktykować, mówi, że nie miała nic do stracenia. I ona napisała po 2 latach mniej więcej od rozpoczęcia warsztatu do mnie: Beata, ja mam odłożone 100 tysięcy na koncie, ja kupuję dom za gotówkę. Mało tego, rodzice przepisali na mnie również swój dom. Ja jestem bezpieczna, jestem wolna w pracy. Tak, jestem szanowana, mam zupełnie inny system wynagradzania, nie boję się. To są takie chwile, kiedy jak to są takie tak zwane wiadomości zaczynające się, Beatko, ty nie uwierzysz. I ja wtedy siadam i ja po prostu siadam i po prostu płaczę ze wzruszenia, bo to są najbardziej niesamowite momenty, kiedy ja czuję, że zrobiłam dobrą robotę w znaczeniu, że się stawiłam i że ta miłość źródła tam popłynęła i że ta dana osoba po prostu wróciła. Wróciła do miłości, wróciła do pamięci, że nie ma rzeczy niemożliwych dla źródła. Wszystko, co jest, te miliardy galaktyk, po co pochodzą ze źródła. I naturą życia jest obfitość. W skali mikro, w skali nano naszego atomu i w skali makro. Jak spojrzysz, mój syn się fascynuje astronomią, jak spojrzymy na to, i to też uwielbiam na warsztatach tak właśnie prowadzić, pytam, ile jest tam gwiazd w naszej galaktyce i zawsze słyszę zaniżone liczby, 400 do 500 miliardów w samej drodze mlecznej. To jest w ogóle coś, co nasz umysł nie jest w stanie pojąć. Nie? My tam to jedno słońce, może jeszcze jedno gwiazdę kojarzymy, nie? Ale przecież no po prostu to jest niesamowite. Więc to jest tak samo jak z tym ćwiczeniem o poczuciu własnej wartości, że moment, w którym my zaczynamy odprogramowywać się z braku i zaczynamy go dostrzegać w rzeczywistości naszej fizycznej, zaczynamy wchodzić w tą no, przepływ miłości, zaczynamy rezonować nie z brakiem, a z miłością i z obfitością i z tych przestrzeni działać poprzez uruchomienie wdzięczności, poprzez widzenie tego, jak ta obfitość jest no, immanentną cechą życia, wszechświata. Możesz zobaczyć to na łące, możesz to zobaczyć w oczach dziecka, bawiąc się, możesz to zobaczyć na straganach z owocami teraz w czerwcu, gdziekolwiek. I te proste olśnienia, w momencie, kiedy my nie zanegujemy ich umysłem i powiemy, no dobra, ale jak to się ma do naszej pracy, do mojej pracy i do mojego szefa wrednego i tam coś tam, to te proste olśnienia mogą stać się kanwą do odbudowania, no, połączenia ze źródłem i przepływu obfitości również w tych takich, wydawałoby się, bardzo prozaicznych i przyziemnych sferach, jak praca, jak zarabianie. Jak stawiamy się do pracy z miłości, jak stawiamy się do pracy, która... no nie płynie, pracujemy, przestajemy pracować paradoksalnie dla pieniędzy, tylko zaczynamy poprzez pracę wnosić te jakości, które my wierzymy w życiu, no to naprawdę stajemy się, mówiąc może górnolotnie, ale jedynie prawdziwie, tak jak czuję, stajemy się narzędziem źródła. A jeżeli jesteś źródłem, to chyba było u Walsha, mówił Bóg, jeżeli jesteś źródłem, to będziesz mieć dane podwójnie, dlatego, że jesteś źródłem. Że stań się źródłem tego, czego naprawdę potrzebujesz dla innych, więc będziesz miała tego dodane.
I my przez wiele, wiele lat tracimy nadzieję, że to jest prawda. Tracimy właśnie to połączenie. Tracimy tą głęboką wiarę, nadzieję i ufność i tą miłość w sobie. I zaczynamy wierzyć, że jesteśmy mali, że jesteśmy grzeszni, że nasza wartość właśnie płynie z tego, co robimy, z tego, tak, jak się uczymy, jak wyglądamy, jaką mamy karierę, ile mamy lajków i tak dalej. I to jest bzdura. Więc reprogramowanie tego poczucia naszej wartości, skupienie się na tym, żeby wpuścić miłość, źródła do siebie, żeby przyjąć siebie, czyli żeby pozwolić sobie kochać siebie po prostu taką, jaką jestem, takim, jakim jestem. Niekiedy schudnę, niekiedy tak, zrobię profesurę czy doktorat, nie wtedy, kiedy zrobię karierę i będę zarabiać określoną kwotę, czy kiedy tam miłość życia mnie spotka, tylko teraz, tu i teraz. I to są, jeszcze raz powtórzę, może wydawało się proste intelektualnie rzeczy i wielokrotnie je słyszymy, natomiast cała sztuka polega na tym, żeby nie tylko wiedzieć, ale żeby tym żyć, żeby to nie była konceptualna wiedza intelektualna, żeby to była nasza mądrość, czyli wiedza wprowadzona w praktykę. I to jest coś, czemu ogromnie, no z ogromną taką, jak to powiedzieć, ogromnym oddaniem się oddaję się temu, żeby robić takie kursy i takie medytacje i takie ćwiczenia, żeby no, ta dana osoba miała szansę no, to odkryć, żeby podprowadzić pod źródło, żeby ta dana osoba po prostu poczuła, że to źródło jest, że bije, że może bić w każdej sferze jej życia. Rozgadałam się, bo to mój konik, kochana. Bardzo dobrze. Wiesz, tutaj zerkam na komentarze. Wiele osób pisze rzeczywiście o książkach, też pyta o wykłady, mówi, że są dla nich jak powietrze. Książki o Ankę uwielbiam. Nie zdążyłam zapisać tytułu książki, bo bardzo proszę powtórzyć. To był Dowód. Dowód, to jest Eben Alexander, nazywa się pan, neurochirurg. Eben Alexander, przez X pisane. A druga książka to jest 9 dni w nieskończoności Anke Everts, Niemka Everts. Może tak się czyta, nie wiem, Everts chyba tak. Everts, Anke. One są obie piękne, takie podprowadzające pod źródło. No właśnie, mówimy o książkach, mówimy o szukaniu źródła. To ja w ogóle bym chciała ciebie zapytać, to od czego zacząć? Od czego takie, zacząć? Czy możesz takiej osobie też pojawić takie pytanie, bo to już chyba dla nas jest jasne, że rzeczywiście pieniądze mają swoją energię, musimy siebie kochać, musimy też bardzo celnie to, o czym powiedziałaś, żeby robić coś w zgodzie ze sobą i żeby tak rzeczywiście te przekonania, które mamy na nas ciążą, myślę, że każdy ma gdzieś takie przekonanie, to też się pojawiało w waszych komentarzach, że pieniądze właśnie są brudne, że pieniądze są czymś złym. Tak. Tak, że trzeba ciężko na nie pracować i tak dalej. No więc dobrze, więc teraz ja takim jestem trochę narzędziowcem, więc i tak jak mówię, też takie się pytanie pojawiło, czy to czego zacząć? Od tego, żeby spojrzeć w lustro, powiedzieć kocham cię, jesteś wartościowa, jesteś ważna. Od czego zacząć, żeby zaczęło płynąć, żeby było te flow? Okej. Okay. Między innymi, bo też jest to temat. Jeszcze raz. Taki pierwszy krok, który w twojej ocenie jest najważniejszy, znaczy zawsze pierwszy jest najważniejszy, bo to jest najtrudniejsza zawsze decyzja, więc co zrobić? Wiesz co? Jakby konkretnego sposobu ciężko jest powiedzieć jaki, natomiast, bo każdy z nas, ja mam poczucie, znajdzie swój własny. Pierwsze to, co bym poradziła, to żeby nie zaczynać od intelektu, żeby nie zaczynać od umysłu, żeby nie zaczynać też od działania, czyli właśnie od tego stawania, co tak pięknie Louise Hay mówiła przed lustrem, bo to oczywiście, że to działa, natomiast wielu z nas tak, że tak użyję takiego sformułowania puszuje, czyli tak pchamy, tak na siłę chcemy. Znów przychodzi mi anegdota, zaraz wrócę do tego, jak zacząć, ale przychodzi mi pani, która przyszła kiedyś do mnie na sesję indywidualną, jeszcze jak robiłam na żywo sesję, i ona przyszła i miała takie zaciśnięte mocno szczęki
I mówi do mnie: Beatka, bo ja wiem, że ja muszę być taka pozytywna, wiesz, bo jak nie będę pozytywna, to się wszystko rozwali. Ona powiedziała to dosadnie, nie rozwali, tylko takim wulgaryzmem, ale już muszę, nie? I potem rozmawiałyśmy, ona tak cały czas była w takim napięciu, spięciu, że nie może żadnych mieć negatywnych emocji, bo one ją zaraz zwiodą tam w te negatywne warianty rzeczywistości. I kiedy rozmawiałyśmy, to doszłyśmy, czy ona też doszła do takiego poczucia właśnie, że to chodzi o tą miłość do siebie, o to kochanie siebie, że to jest takim fundamentem tego, żeby ta obfitość płynęła. I wtedy ona, pamiętam, tak usiadła taka, olśniło ją i mówi: no tak, no nie kocham siebie, muszę kochać siebie. I tak po prostu waliła ręką w siebie, że to po prostu nie, że tak trzeba, że ona przecież już to wiedziała, że trzeba. Prawie, że jakby mogła, to by wzięła się tak za gardło, za fraki albo za włosy. No kochaj siebie. I to może brzmi kuriozalnie. Na to, czy kuriozalnie, że takie jest to mocne akurat ta historia, ale wielokrotnie, słuchajcie, to słyszałam od kobiet, które, no, które gdzieś tam są w gronie takich kobiet, które nie lubię tego słowa klientki, ale no, w gronie moich kobiet. O. Wielokrotnie to słyszałam: Beatka, ale przecież ja już 2 lata temu usłyszałam od ciebie, że trzeba kochać siebie. Patrz, znowu zapomniałam. No jak ja mogłam, głupia, zapomnieć, nie? Już nic ze mnie nie będzie, bo znowu zapomniałam. Więc ja bym nie zaczynała od takiego zamordyzmu, mówiąc dosadnie, czyli od tego, że zmuszamy siebie do tego pokochania siebie, tylko zapytałabym w takiej wewnętrznej ciszy, w takim spokoju, czy gdzieś w przyrodzie, czy w jakimś takim zatrzymaniu ze sobą, zapytałabym źródła, co ja mogę zrobić, żeby połączyć się, żeby wrócić do połączenia ze źródłem, żeby wrócić do tego odczucia i tego głębokiego zaufania i odczucia miłości, że źródło naprawdę zawsze mnie przyjmuje, że zawsze mnie akceptuje, że zawsze płynie przeze mnie. Do odbudowania tej relacji wróciłabym. Nie poprzez religię, bo to nie jest moja działka, jeżeli komuś służy, to ok, ale poprzez taki naprawdę namiętny, żywy, prawdziwy kontakt ze źródłem. Nie taki, wiecie, bogobojny, taki, że tamto źródło, a ja tu maluczka, tylko taki... Ja wiele lat nazywałam źródło szeryfem, że gadam z szeryfem, co szeryf powiedział. Na aniołów mówiłam: moi chłopacy, moi chłopacy, moi chłopacy, co mówią moi chłopacy. Ta rzeczywistość niefizyczna jest absolutnie nie tam, gdzieś w tym dalekim niebie i tak dalej, gdzieś w tych książkach, gdzieś tylko dla wybranych, tych Ebena czy tam Anke Evers, tylko oni właśnie mówią, że to jest tu i teraz. Więc ja bym radziła po prostu w ciszy swojego serca wejść w tę przestrzeń czucia miłości, bezwarunkowej, bezgranicznej. Ona może jest tam gdzieś zakuszona, może jest tam to wielkie zwątpienie, może jest tam poczucie, że nie zasługujemy na nią. Ale bym pobyła z tym, żeby dać sobie szansę. Różne sposoby mogą być. Może to być, że chodzisz boso po łące. Może to być, że leżysz wśród kwiatów. Może być to, że się bawisz. Ja ostatnio mam miłość źródła taką mocną, jak się bawię z moim psem, bo ma 5 roku. Jest owczarek szkocki, a ma 5 roku i wydaje mi się, że jest malutkim szczeniaczkiem. A jest po prostu bydle wielkości, wielkości takiego małego konia, takiego kucyka. Więc jak on skakuje, jak on, no wszystko, co się z nim wiąże, to jest po prostu czysta, absolutna, totalna miłość. Więc jakiekolwiek przyjdzie narzędzie, po prostu poproś takiej cichości swego serca, źródło, o to, żeby ci pokazało, żeby cię przywołało do siebie, żeby odnowiło to połączenie. I to zaczyna wszystko zmieniać. To tak trochę jakbyś włączyła światło w sobie, jakby zaczęła płynąć krew. No po prostu zaczyna świecić wewnątrz. Jak zaczyna świecić, to dostajesz też odpowiedzi. Co mam dalej teraz zrobić? Po jaką książkę mam sięgnąć? Może po jaki kurs, czy po jaki warsztat? Czy może jaką muzykę? Czy może mam gdzieś pojechać, czy nie? Po prostu pytaj tej miłości. Odnawiaj to połączenie. Więc ja bym od tego zaczęła. Nie od reprogramowania podświadomości, czy jakichś takich narzędzi, rzeczy. To one są wynikowe. Ja na moich kursach dzielę to tak, bo tak, mam taką poznańską solidność, więc dzielę wszystkie narzędzia na wiem, czuję i realizuję.
czyli dla umysłu, świadomego, podświadomego, tam są narzędzia, ale pierwsze to jest to czuję, czyli przestrzeń serca, pole serca. To może być medytacja, to może być to, że idziesz w uważności, tak, i słuchasz śpiewu ptaków i zaczynasz czuć to połączenie, tak. My jesteśmy świadomością, a wszystko jest energią i to najpotężniej zmienia połączenie, przywrócenie połączenia ze źródłem, poczucie, że my jesteśmy tym źródłem, poczucie, że nie musimy zasługiwać, bo nie jesteśmy sługami, tylko jesteśmy godne, tak, źródło słów angielskich, God to jest Bóg, jesteśmy warte, jesteśmy godne, taka jaka jestem. Odbudowywanie tej relacji ze źródłem jest fundamentem uzdrowienia nas, naszego ciała, naszego umysłu, naszego życia, naszej relacji z pieniędzmi, z obfitością. A potem przychodzą te rzeczy, takie właśnie inspiracje, typu ja bardzo lubię pracę z umysłem też, czyli zaczynamy kwestionować umysł, czyli w co ja wierzę na swój temat, w co ja wierzę na temat pieniędzy, czy to mi służy. Nie ma czegoś takiego, czy prawda, czy nieprawda, bo przecież to jest bardzo dyskutowalne, tylko czy mi to służy. Czy mi służy, że ja wierzę, że pieniądze ciężką pracą? Nie? Czy mi to służy? Czy mi to dobrze robi? Może mi to kiedyś dobrze robiło, a teraz nie. Czy mi służy, że ja wierzę, że pieniądze są brudne, że ja muszę umyć ręce, bo lepiej wyparzyć? Czy mi to służy? Czy mi służy praca tutaj, tak? Czy nie? Czy to jest dla mnie na teraz dobre? Bo przecież my się zmieniamy, dojrzewamy i tak dalej. I drugą, jeżeli chodzi o umysł, potężną rzeczą, która robi ogromną różnicę, to jest, ja to nazywam reprogramowaniem podświadomości, czyli chyba Dispenza tak mówi, że żeby zobaczyć, czy mamy negatywne problemy w podświadomości, warto sprawdzić, w której sferze życia nam nie płynie albo się blokuje ta obfitość. Tak naprawdę są, jak koniczynie czterolistnej, cztery sfery życia, najważniejsze w naszym życiu, tak? I kolejność nie jest istotna. To jest zdrowie, szlachetne zdrowie, jak to Kochanowski mówi, nikt się, jak to było? Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż się zepsujesz, tak? No, zdrowie jest fundamentem obfitości, tak czy nie? Niedyskutowalnie. Są relacje z ludźmi, tymi najbliższymi, tymi dalszymi, to też jest, tak jak w czterolistnej koniczynie, jeden z filarów obfitości. Jest praca, pieniądze, czyli to poczucie, no, że my robimy coś tutaj wartościowego, jakoś służymy swoimi talentami, ale też no, że zarabiamy te pieniądze, godne pieniądze, dobre, karmiące, bo duże pieniądze to nie zawsze są pieniądze karmiące. Ja zarabiałam duże pieniądze, ale one nie karmiły. Dopiero pieniądze zarabiane, kiedy właśnie zaczęłam robić to, co kocham, znacznie mniejsze początkowo, to były pieniądze, które po prostu no, wnosiły taką jakość, bo to jest energia przecież. I żyjemy w materii, więc te pieniądze są potrzebne, więc pojednanie się z pieniędzmi. Takie naprawdę głębokie, po prostu zwyczajnie pokochanie tego, czym pieniądze są i co wnoszą. Wdzięczność, jak to mówi pięknie Ken Honda w pieniądzach, w happy money, w szczęśliwych pieniądzach, że arigato, czyli dziękuję, kiedy pieniądze wchodzą do twojego życia, kiedy wychodzą. To znów są proste rzeczy, ale no, tak wielu z nas ma zakorzeniony strach, nie? Zakorzenione takie poczucie, że niewystarczająco zarabiamy, że moglibyśmy więcej, strach, kiedy wydajemy. Więc mamy bardzo, bardzo nisko wibracyjne emocje i odczucia w relacji z pieniędzmi, a no, dziwimy się, że one nie płyną i nie karmią. Więc skupienie się tutaj na tej pracy energetycznej. I czwarty filar w tej czterolistnej koniczynie to jest relacja ze sobą, bo przecież zawsze jesteśmy ze sobą i to połączenie poprzez siebie z absolutem, ze źródłem, z miłością, czyli to poczucie, dlaczego ja tutaj właściwie jestem na tej ziemi, czy żeby się zmagać, czy wystarczyło od pierwszego do pierwszego, tak, żeby zasłużyć, a koniec końców i tak na końcu tej mojej drogi to czeka mnie śmierć. Ten cały sens życia to nie jest coś, co my siadamy i teraz rozważamy, ale to z tyłu naszej głowy jest takie nie poczucie, dlaczego ja tutaj jestem, po co ja tutaj jestem, co ma znaczenie. I jeszcze przychodzi do mnie taki krótki filmik, jakaś rolka chyba, którą obejrzałam, właśnie mówiłaś dzisiaj o Gaborze Mate. I to było ogromnie poruszające. Gabor Mate, który jest specjalistą od traumy, kanadyjski badacz, on powiedział coś takiego, że w wywiadzie z jakimś panem powiedział, że przez wiele, wiele lat zakończenie Kubusia Puchatka powodowało, że on
płakał, po prostu płakał rzewnymi łzami. I tam prowadzący go pyta, co tam jest w tym zakończeniu. I Gabor Mate mówi, że tam jest, że Krzyś idzie do szkoły i mówi swoim pluszowym przyjaciołom, że już teraz nie będzie się z nimi tak długo mógł bawić. I że koniec końców książka kończy się tak, że Krzyś mówi, że niezależnie czy idzie do szkoły, czy będzie się uczył, czy będzie miał mniej czasu, to zawsze będzie miał czas i zawsze będzie się z nimi bawił, bo to jest dla niego najważniejsze, że oni zawsze będą dla niego najważniejsi, ich przyjaźń i ta radość zabawy. I Mate przyznaje, że on tego nie umiał i że dlatego go to tak poruszało, bo mówi, że przez całe życie uzasadniał swoją wartość poprzez to, co robił, poprzez pracę i że nie dał swoim dzieciom, swojej żonie tego, żeby z nimi być, żeby się z nimi bawić, żeby wziąć kilka tygodni wolnego i po prostu no, spędzić je na byciu, na cieszeniu się rodziną, cieszeniu się życiem, na zabawie. I bardzo poruszająco właśnie mówi właśnie o tym, że ta niesamowita wartość życia płynie po prostu z radości doświadczenia, radości bycia. Też pięknie o tym mówi Alan Watts, nie? Że życie nie ma żadnego celu, że nie jest podróżą, tylko jest jak taniec, jak muzyka, że sama ma wartość samą w sobie. Więc no, długo by opowiadać, ale koniec końców reasumując, kiedy my dajemy sobie prawo, konkludując może, dajemy sobie prawo do tego, żeby odbudować, odzyskać to poczucie naszej wartości, uzmysłowić sobie, uświadomić tak dobitnie i czasami nasz umysł potrzebuje wielokrotnych tych powtórzeń, że my naprawdę jesteśmy tym, to wtedy w tym najtrudniejszym momencie na szpitalnym korytarzu to do mnie dotarło. To było przekaz, jesteś jednym z tym, jednym z tym, jednym z miłością, jednym z boskością, jednym z absolutem, jednym ze źródłem. Nie ma żadnej dychotomii, nie ma żadnego oddzielenia, jesteś tym. I to jest to, czego się nauczyłam w esencji, to jest coś, co przekazuję, jesteś tym, jesteś miłością, jesteś źródłem. I powrót do tego w codziennym życiu, w codziennym zabieganiu, w codziennej tak zwanej bieżączce, jak mój mąż mówi, prozie życia, dzieciach, domu, pracy, ogarnianiu i tak dalej, życie tym przekazem naprawdę totalnie, absolutnie totalnie zmienia jakość życia, przeformułuje wszystko. Jak kiedy pozwalasz sobie, żeby wprowadzić tą prawdę, że jesteś miłością, że życie jest darem, absolutnym, totalnym, niesamowitym darem, że w życiu nie chodzi o nic innego niż o delektowanie się, cieszenie i doświadczenie tego daru, jaki masz. To chyba zakończę. Bo już nic mądrzejszego chyba nie powiem, czuję. No nie sądzę, ja myślę, że tutaj wielu z nas by bardzo długo cię nadal mogło słuchać. Jest nas 320 osób, więc wszyscy zasłuchani. Dużo tutaj pięknych komentarzy, dużo wdzięczności tobie, czym się dzielisz, że cudowne spotkanie, że życie jest jak taniec, ma się kręcić, że Kubuś bohater, esencja życia. Mnóstwo przepięknych pytań, stwierdzeń, też pytania właśnie, mam nadzieję, że Anno usłyszałaś tą wypowiedź, wybrzmiała, bo piszesz, że zdajesz sobie sprawę z programów, ale coś słabo ci idzie, więc mam nadzieję, że to wybrzmiało bardzo wyraźnie, co radzi Beata. Kochani, już pół do półtorej godziny, pewnie wszyscy jutro, może nie wszyscy, ale tak, można cię słuchać Beatko non-stop, piszą. Będą cię, wielu z was już się pewnie szykuje jutro do pracy, jutro kolejny dzień. I ja wam obiecuję, że jeszcze z Beatą się spotkamy i jeszcze postaramy się znaleźć na pięty jej grafiku taki termin, żeby się z nami spotkała, z wami spotkała, bo rzeczywiście można je słuchać godzinami. To się naprawdę podpisuje pod tym. Ja tylko na koniec takie trzy informacje. Beatę znajdziecie na stronie, powiedz głośno, gdzie cię można znaleźć. akademia.beatakiewicz.pl, najlepiej na tej, można też po prostu na beatakiewicz.pl, ale akademia, tam są moje programy, kursy, jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam, bo to są procesy.
głębokie. A jeżeli mogę coś, tak jeszcze nie wiem, nie chcę brzmieć, że to reklama, bo tyle lat pracowałam w reklamie, że potem miałam dość długo wstęp do samego słowa reklama, ale zaproszenie, powiem, o, jeżeli ktoś z Was, kochani, rezonuje z tematem poczucia własnej wartości, to przyszło do mnie, żeby zrobić taki program mentoringowy miesięczny. Myślę, że 17 czerwca go uruchomią. Odzia jeszcze gdzieś tam tworzy, podojrzewa właśnie poczucie własnej wartości, klucz do obfitości. Czyli taki program, gdzie będziemy krok po kroku w drobnych, codziennych ćwiczeniach, medytacjach wracali do tego rozpoznania i pozwalali sobie otworzyć się, odblokować ten przepływ miłości, no, która niesie obfitość w każdej sferze życia. Wielokrotnie jeszcze to nadmienię, doświadczyłam niesamowitych rzeczy, że kobiety, które przychodziły, często kobiety na kursy, przychodziły z motywacji finansowej, a potem mówiły, ale Beatka, nie uwierzysz, ale uwielbiam takie wiadomości, ale zobacz i miłość, ale zobacz, to jest nasze dziecko. Więc to jak nie sposób, jak odkręcasz kurek, to nie sposób tak odkręcić go tylko w jednej dziedzinie, po prostu zaczyna ta obfitość płynąć, więc można zajść w ciążę, tak, można. Tak, Naprawdę można. może stworzyć wspaniały związek i rodzinę. Tak, bo obfitość, tak jak mówisz, płynie w wielu, w każdym aspekcie wtedy, odblokowujemy się w całości. Tak jak wspomniałam na początku, ten nasz live miał być zakończeniem flowsami, ale ponieważ się nie udało tego zgrać, dla tych osób, które brały udział we Flow Summit, ja tu wklejam link do Flow Summit, gdzie można kupić pakiet, ale bez bonusów, tylko wszystkie wykłady. 67 euro to kosztuje. Myślę, że to jest bardzo dobra cena, zważywszy na ilość wykładów, które tam się znajdują, ale tak jak wspominam, to jest bez bonusów, więc zerknijcie sobie na maile, bo tam czai się dla Was taka propozycja. Natomiast i ostatnie zdanie, ruszamy z kursem, tu padało też nazwisko parę razy dyspensy. Kurs jest bezpłatny, mini kurs, 5-dniowy, jest nowa medytacja. Myślę, że może pomóc Wam też w pracy nad sobą. Tak, live będzie zapisany. Serdecznie zapraszamy. Jeżeli ktoś chciałby to jeszcze raz odsłuchać, a warto na pewno, bo ja też będę odsłuchiwać, to będzie i na Facebooku, na YouTubie. Postaram się jutro gdzieś do południa ten live na YouTuba umieścić. Piękny, mądry live. Cieszę się, że tu trafiłam. Dziękuję serdecznie. Piękne spotkanie. Początek można na Facebooku. Tak, wszystko będzie zapisane. Mnóstwo wdzięczności. Także bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dzięki. Bardzo Ci dziękuję za ten czas. Za ten czas, który poświęciłeś, podzieliłaś się swoją wiedzą. Jest to rzeczywiście bardzo specyficzne, niespecyficzne, ale takie wyjątkowe podejście do obfitości, bo to jest podejście, kiedy my mamy zacząć od siebie, od zatroszczenia się o siebie, o pokochaniu siebie. Niektórzy mówią, niektórzy nie mówią, ale w większości gdzieś są jakby proponowane inne rozwiązania. Ty mówisz, żeby wrócić do źródła, żeby zacząć od tego, i myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Także Jak mogę coś dodać, bo mogę, kochana? jasne. Ja mówiłam o tym paradygmacie takim, nie, który tam płynie z książki, z rozmów z Bogiem, że on jest takim, większość z nas nim jest, takim działaniem, rób, 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 żeby mieć, żeby być. I Bóg w rozmowach z Walshem, bo tak lubię mówić, proponuje odwrócenie tego schematu. I to jest też kluczem. Zobaczcie, że moment, kiedy sobie uświadamiamy, że najpierw bądź, potem rób z tej przestrzeni, a potem jaką naturalną konsekwencję miej. Czyli bądź, to uświadamiasz sobie, że ty już jesteś tym. Jesteś tą obfitością, jesteś tą miłością. Nie jesteś żebrakiem, nie musisz zasługiwać i z tej przestrzeni braku cały czas działać, tylko uświadamiasz sobie, że wszelkie jakości, które chcesz doświadczyć w życiu, tak naprawdę one są, no, urodzeniowo dane tobie, możesz ich doświadczyć. Mamy takie cudowne narzędzia jak wyobraźnia, więc każdym, no zobaczcie, na początku naszego spotkania przenieśliśmy się, wielu z nas tego doświadczyło bardzo
mocno, przenieśliśmy się tam, do tego miejsca, gdzie się urodziliśmy, poczuliśmy to maleństwo, tą miłość. To nie jest wyobraźnia, my to możemy tak nazywać tak naprawdę, ale to jest, uruchamiamy te jakości. Uruchomienie miłości, uruchomienie poczucia obfitości jest możliwe, nawet jeżeli masz minus na koncie, jeżeli nawet masz długi. I kiedy zaczynasz tym być i czuć, zmienia się twoja energetyka. I z tej przestrzeni, kiedy coś robisz, no to nie robisz z braku, tylko robisz z obfitości. I cokolwiek robisz z tej przestrzeni, no ma konsekwencję taką, że masz więcej, bo zostaje ci dodane. Tak jak nawet w Biblii było powiedziane, jak to było, że tym, którzy mają, zostanie dodane. Tym, którzy nie mają, zostanie nawet odebrane to, co mają. I pięknie mówi o tym, nie pamiętam kto, ostatnio cytowałam, chyba Dispenza właśnie. Nie, to mówi Eckhart Tolle, cytując te słowa właśnie, że to jest prawo wszechświata, to jest prawo naturalne. Że po prostu tak to właśnie jest. Kiedy masz, dostaniesz tego więcej, a kiedy nie masz, zostanie ci to jeszcze jakby odebrane, zabrane, nie ze złośliwości, czy nie za karę, tylko po prostu tak działają te prawa energetyczne. I wprowadzenie, jeszcze raz powtórzę, tego w życie jako swoją codzienność, jako taką naszą jakby rutynę, nawet postępowania, myślenia, działania, absolutnie, totalnie, jak to mój mąż mówi, ryje beret. Ryje beret. Żyje życie, jest inaczej. Mam nadzieję, że poryło nam wszystkim beret. Życzę nam tego wszystkiego. Żeby się wszystkie tutaj, że tak powiem, szufladki pootwierały, jak gdzieś tam coś grzechotało i gdzieś tam zawiasy były nie tak, jak potrzeba, to wszystko już domknięte i wiemy, co robić. Rzeczywiście trudny jest pierwszy krok, ale bez niego nie będzie zmiany. Także działajmy, kochani, pracujmy, kochani. I co, widzimy się gdzieś w tych przestrzeniach wspólnie. Zapraszam Was też już na kolejne spotkanie w temacie właśnie Joe Dispenzy, o tym, jak Joe Dispenza wpłynął na życie jednego z naszych zaprzyjaźnionych tutaj twórców. Myślę, że też będzie dla Was cennym doświadczeniem. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Bardzo Ci dziękuję. Radko znajdziecie w przestrzeniach, na Facebooku, na Instagramie. Jesteś? Na Instagramie jestem, ale tak mało. Bardziej na Facebooku, bo życia, bo ten Instagram, to tak się nie lubimy z nim trochę. No dobrze, my się staramy się, no, wielki dar. Niech nas zaleje złoto miłości. O. Kochani, jak to pięknie, przepiękna puenta naszego spotkania. Niech się zaleje, niech nas zaleje złoto miłości. Trzymajcie się ciepło, dobrej nocy. Dziękuję. Dziękuję za Wasz czas, za wszystkie przemiłe słowa, również pod moim adresem. Wdzięczność niech nam płynie, niech będzie to miło. Pa, kochani. Dzięki, Ada. Pa. Pa, pa, pa.